Witam, dziś uruchamiamy opyskiwacz z komputerem Bravo 180S, więc na początek włączamy go przyciskiem do uruchomienia. Komputer po uruchomieniu wyświetla nam napis załącz główny off, co oznacza, żeby załączyć elektrozawór główny, praca przelew. Na dole będzie pokazywał nam kilometry na godzinę. W narożniku pokazuje nam literkę A, co oznacza, że komputer pracuje teraz w trybie automatycznym, czyli dawka, którą zaprogramujemy za chwilkę, będzie nam bez względu na naszą prędkość się utrzymywać. Po naciśnięciu przycisku automat literka zmieniła się na literkę M, co oznacza, że komputer pracuje w trybie manualnym i w tym momencie dawkę, którą zaprogramujemy, nie będzie nam utrzymywał, tylko będziemy mogli wykonywać pracę na postoju, płukanie, mycie lub konserwacja opryskiwacza, więc wybieramy dawkę. Do wyboru dawki służy przycisk RATE, przytrzymując go 3 sekundy. Pokaże nam się lista dawek na hektar, które zostały wcześniej zaprogramowane. Przykładowo 100, 200, 300 litrów. Wybieramy 200 litrów, zatwierdzamy OK. Po uruchomieniu przełącznika głównego na ON i włączeniu przycisku auto, typ automatyczny, komputer będzie utrzymywał nam stałą dawkę przy naszej prędkości. Gdy nie ma wybranej dawki pod przyciskiem RATE, należy przytrzymać przycisk OK 3 sekundy. Komputer przejdzie ustawienie cyklu pracy. Należy wcisnąć przycisk OK. Mamy cykl 2 z 10, bo mamy 10 możliwych cykli pracy. Wybieramy wyłączony, aktywujemy go i wpisujemy dawkę, jaką chcemy zastosować. Dla przykładu zróbmy to na 220 litrów na hektar. Zatwierdzamy OK i wychodzimy Escape'em dwa razy. Po załączeniu komputera przycisku RATE naszą dawkę odszukujemy na liście i wybieramy dawkę do wykonania zabiegu. Po załączeniu głównego praca przelew, komputer przejdzie nam automatycznie w tryb ustawiania dawki na 220 litrów na hektar. W momencie załączenia komputera, komputer zawsze wyświetla nam kilometry na godzinę. Żeby wyświetlić dodatkowe jego funkcje, należy strzałką w dół nacisnąć raz. Wtedy pokazuje nam ilość litrów wypryskiwanych na minutę w danym momencie. Pokazuje nam powierzchnię, jaką komputer już wykonał pracę. Pokazuje nam wydatek cieczy, czyli ile litrów komputer wypryskał na danym zabiegu. Pozostałe w zbiorniku. W tym przypadku pokazuje nam akurat 1000 litrów. Jakbyśmy chcieli to zmienić, należy przytrzymać dwie strzałki, napełnienie zbiornika i przekalibrować na nasze 500 litrów. Tyle mamy wlane w zbiornik. I zatwierdzamy OK. W tym momencie komputer będzie nam od tych 500 odliczał litry wypryskane przy pojawieniu się alarmu, co oznacza, że zostało nam 200 litrów na hektar. Dalszą punkcją jest czas, w jakim wykonaliśmy daną pracę. Odległość, czyli ile kilometrów przejechaliśmy, ale ogółem. Nie to, że na polu, ale ogólnie od gospodarstwa, od momentu włączenia komputera. Wróciliśmy do prędkości.